Dzień dobry moi drodzy, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Kane. W ostatnim oczywiście zabraliśmy tam kilka rzeczy z pokoju Josepha, a teraz sprawdźmy, co możemy zrobić dalej. Mamy zdjęcie. Stąd oczywiście wtedy wyciągałem. Coca-Cola is made of love and happiness. No z ludzi, pewnie się jej nie robi. Stąd oczywiście z boomboxa wyciągałem sobie próbkę dźwięku, która myślę, że potem może mi się przydać. Natomiast na chwilę obecną przyszła mi do głowy taka rzecz, że skoro mam rurę stripteaserską, to może uda mi się użyć ją jako dźwignię tam, gdzie tej dźwigni brakowało. Dlatego warto byłoby to sprawdzić. Niestety tutaj nadal nie mogę wejść, ale to trudno. Może z czasem się uda odblokować to miejsce. No właśnie, zepsuta dźwignia. Próbujmy. Around it might fit. Maybe if I jam it in. On second thought, that won't work. Okay, a może ostrze? I don't think so. Narzędzie uniwersalne? You, sister. Mogę to jakoś połączyć? Ain't nobody got time for this. Nie. Ale to się udało połączyć. I tym sposobem improwizowana dźwignia. Dobra. Skoro tak, to spróbujmy. Chociaż dziwne, że nie mogłem samą tą rurą tego przestawić. Widocznie trzeba było może coś tam, żeby właśnie złapać. Ale kto by się tam rozwodził nad tym? Blech. Paskudztwo. Jeszcze coś tam wypada. Jeszcze do tego jakieś ludziki stąd wypadły. Nie wiem, co to było. Macica, co oni tutaj dorastali? Organiczne płyny. No to więcej nic nie ma, ale teraz przynajmniej mamy te zwłoki, które uniosły się troszeczkę wyżej, więc mogę je przebadać. Okej, mamy PDT. Wow. No to właśnie ta trójka dziwolągów mnie złapała. Tylko pytanie. No to za miejsce. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się jakoś z filmem Prometeusz. Taki trochę podobny klimat. Jakiegoś statku kosmicznego czy co? No ale wiemy, że jesteśmy na Ziemi. No dobra. Żyję. To najważniejsze. Zdecydowanie. Okej, co my tu mamy? Kamienna postać, kapsuła hibernacyjna. Zamknięte drzwi. Zobaczmy tą kapsułę. Może coś tutaj uda się wymyśleć i zrobić. Speak of the devil. What do you see? Henry is dead. Well, hallelujah then, he's here. Alive? In stasis. Yes, yes. I know you're in there, trust me. I know. You don't have to remind me. I can feel you, all right? No dobra, skoro tu mamy Henry'ego Kane'a,
Mogę go jakoś stamtąd wyciągnąć? No nie, ale tutaj mamy jakiś panel kontrolny kapsuły. Zerknijmy w takim razie. Kryo jednostka. Okej, to jest chyba ostatnia rzecz, jakiej potrzebowałem do tego PDT. Tutaj raczej nie wydaje mi się, żebym mógł jeszcze cokolwiek zrobić. Bo chyba biczem nie zepsuję tego. I nie wyciągnę go ze środka. No raczej nie. Także chyba najlepszym rozwiązaniem będzie się stąd wynosić, skoro jest alarm. To są i otwarte drzwi. Które prowadzą do... Okej, do tego korytarza, co wcześniej tu było zamknięte. Także już przynajmniej wiemy, dokąd to miejsce prowadziło. I teraz potrzebuję pokój drukowania 10 PDT. Musimy włożyć tam zapewne te wszystkie trzy elementy i wtedy wydrukować nasz własny PDT. Czy z drugiej strony sklonować, bo skoro mam jeden używany, jeden pusty, tylko że ten używany chyba jest trochę popsuty. Tak mi się coś kojarzy przynajmniej. No właśnie, zepsuty, a tu mamy pusty. Także będziemy musieli przenieść prawdopodobnie te dane z tego zepsutego na ten pusty. Mózgi. Okay. Hi, friend. I'm Ralph. Let's bring the PDT together. Okej, okay, stąd nie mogę, więc muszę chyba powoli po kolei powkładać wszystkie. Template PDT accepted. Awesome. Glad I don't have to touch that again. No, trochę obślizgły. Włóżmy ten pusty. Blank PDT accepted. I włóżmy to, co znaleźliśmy. Cryo regulator accepted. Połączenie człowieka z Terminatorem. Dosyć dziwne. Bardzo dziwno. Oh, wonderful. Your PDT has been printed. Oopsie. An incorrect cryoregulator has been used. An overload is imminent. Goodbye. Okej, okay, mamy swój własny PDT. No, i znowu narobiliśmy tu małego bałaganu. Okay. The security system is reset. The elevator should be open and I have a PDT. Excellent. Yes. I can hear the alert. You must be close. Okay, mamy PDT. W takim razie wynośmy się stąd. Tylko zastanawiam się, gdzie może być ten stworek, skoro jest tam już otwarte, przynajmniej teoretycznie powinno być tam otwarte. Nieautoryzowany dostęp. Okej, tu mam rozwalone, ale też tutaj laboratorium mamy otwarte, więc myślę, że najpierw... Okej, okay, wracając, myślę, że skoro też mi się tutaj otworzyło, to powinienem najpierw tutaj zerknąć, bo to może mieć jakiś wpływ. Chyba nie chcemy od razu iść do potworka. Hadley, my dearest little girl, my sweet creature, you're alive. Do you know me? Know you? Oh, my girl, I know you
No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. What do you mean? Our baby, Adley. Don't talk about my baby. Why did you take me? You are the right person in the right place at the right time. Can you help me get out of here? Trust him. Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I think so. Okej. Okay. Chyba myślę, że lepiej, aby tam po prostu Adams pozostał. Tu mamy pocięte panele podłogowe. Co my tu ciekawego możemy znaleźć? Cylinder. Samantha had a grotesque violation of genetics, but she is locked away. Joseph managed to lure her behind the loading fence. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No, no, no. All three of us will be safe very soon. Then we can carry on. Who left off? I said don't talk about my baby. Okej, w takim razie trochę nam się klaruje informacji, że uwolnili potworka, ale Joseph właśnie go zwabił za to ogrodzenie. Niestety teraz ogrodzenie jest rozwalone, więc nie wiadomo, gdzie jest potworek. I'm afraid that most of that information may be a little above your head. Tempted to stick around just to see this place. Pytanie, czy tutaj jeszcze jakieś kody będą? Nie. Nie ma żadnych kodów. Czy jeszcze coś możemy tutaj zrobić? I pytanie, co my zgarnęliśmy? Cylinder przeciwpożarowy. A to by oznaczało, że możemy za jego pomocą... Możemy cię zostawić. Za jego pomocą mogę oczywiście ugasić ten mały pożar, który panował w pomieszczeniach załogi, przez co powinienem się dostać do tamtego kolejnego palm topa. Przynajmniej taki jest plan. Sprawdźmy, czy to faktycznie zadziała. Okej. Zadziałało. Okej, moi drodzy. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Some of us never got off the starting line. You will have a family soon. When I die, I want to leave something behind. You have that. I have student debt and a goldfish. Your legacy is the child inside of you. This baby deserves more than what I could ever give. Deserves to be part of something. Something bigger than me. A family, a home, a future. No właśnie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym. Mówił do was Ethan. Pa, pa.